Dobra, witam graczy na bootcampie w nowym pokoju Anonymo. Zajmiemy się tutaj dobrymi rzeczami i no, ogarniemy, żeby było ładnie i być może ten bootcamp to będzie najlepsza decyzja w tym roku dla nas, nie? Jakoś tak to będzie. Chodźmy. Co ty gościu mówisz? Patrz tutaj lepiej. Ściągnięcie opery to może być twoja najlepsza decyzja w tym roku, chłopie. Czytaj, co to jest. A, no faktycznie. No. No to skoro już gadamy o tej operze, a to zobaczcie, co się dzieje. Witam widza. Janusz już troszeczkę nakreślił, ale ja powiem troszeczkę więcej, a powiem więcej o operze GX, czyli przeglądarce dla takich mordeczek jak ja i ty. Link do pobrania zostawiam wam w opisie filmu i teraz pogadamy sobie, czemu tutaj jest jak jest. GX Control, czyli taka elegancka opcja, gdzie możecie sobie zarządzać tak naprawdę wszystkim. Możecie zaciukać tapsy, które zadają twoje zasoby. Network Limiter, czyli opcja, która ogranicza przepustowość sieci, z jakiej korzysta przeglądarka. RAM Limiter, możecie sobie ustawić twardy limit i wtedy nigdy wam nie zje więcej pamięci, niż byście sobie tego chcieli. Tak samo jest z CPU Limiterem, więc mega fajna opcja. Do tego macie tutaj GX Corner, czyli taki po prostu kącik dla gracza. Wszystko od tego, jakie są obecnie darmowe gry, od tego, jakie są promocje, kiedy są premiery gier. Tak naprawdę wszystko, co z grami związane, znajdziecie w tym miejscu. Jedna rzecz ta mega mi się podoba, to jest po prostu przeglądarka łączy się tak naprawdę ze wszystkim, co byłoby mi potrzebne. Jak chcę wejść na Twitter, to sobie po prostu klikam w lewo. Jak chcę wejść na Messenger, to sobie klikam tutaj. Akurat z Dziśkiem Westwardem gadałem o operze całkiem przypadkowo. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale no akurat tak to wyskoczyło. Mamy tutaj ten GX Player, odtwarzacz, Spotify. Też sobie klikam po prostu w lewo i wszystko działa. Ale Spotify to nie jest jedyna rzecz, możecie tam sobie połączyć na przykład z Apple Music. Macie tutaj Twitcha. Więc możecie tam ustawić jakiegoś ulubionego streama i od razu w przeglądarce wyskakuje powiadomienie, jak wchodzi live. No ogółem mega opcja. Mega mi się podoba tutaj, że jest dość łatwa konfiguracja i jest dużo motywów. Możecie sobie gotować z tych tutaj, korzystać z tych gotowych, elegancko sobie wszystko pozmieniać, wiecie, jakieś animacje, dźwięki przeglądarki. Ja tam lubię to stuku puku, jak sobie klikam. No i ogółem jest bardzo elegancko. Ci, którzy siedzą na streamach, wiedzą, że używam od dawna i bardzo sobie chwalę, więc wam też zachwalam. Link, przypominam, że jest do pobrania w opisie. A ja zapraszam was do dalszej części filmu i zobaczenia, co tam u nas się dzieje. Witam Bykersów, rozpoczynamy kolejny bootcamp Anonymo. Tym razem będzie się działo, będą mecze, będą finały mistrzostw Polski i przede wszystkim będzie Flashpoint. Więc zachęcam do oglądania tego wspaniałego materiału i subowania Innocent TV. A podążamy już do pana rakiety. Jedziemy po Janusza. A później jedziemy do EPC, do naszego nowego pomieszczenia. Zobaczymy, co się tam zmieniło. Jest i on, jest i on. Adrianos. Compañeros, los grube, momentos. I roli gruby kutos. Ale ciśnie tutaj. Gdzie on się dzieje? Oficjalnie zaczynamy bootcampi. Esa. No elo, to znowu ja. A to znowu my. Patrzcie, co się stało. Dali nam takie coś. Na drzwi. I teraz jak wchodzę, to zawsze wiem, że jestem w domu. Tu jest zdjęcie, robienie, plansza, światło. Tu jest napis Anonymo. A nie jest dwa razy na raz? Mózgi operacji. Tabela. W sensie tablica. Kamera za 40 kafli. No i tutaj takie rzeczy. Tam nawet jakiś Jezus czy ktoś tam. Nie wiem. To wszystko fajnie jest. Wschodząca gwiazda sceny International. Trenuje po godzinach. Odstresowuje się. Kasper, czy to ci pomaga w jakiś sposób w grze? Oczywiście. Relaks jest potrzebny w pracy. Ale tylko w Warcrafta, czy jeszcze w coś? Częściej w Warcrafta. Jeszcze w Limeyka czasami, ale tam trzeba mieć okazję do roku. To mi się podoba. Tutaj patrzcie, tam widzicie, to was nice to fit you. Pod Pago 3 trzeba użyć. Kacperowi nie przeszkadzamy, skoro chilluje, to znaczy, że nie chcę, żeby mu przeszkadzano. Moje osprzęciwo obecne. Myszka jest bezprzewodowa, oczywiście G703, podkreteczka Zowie Deep Blue, klawiaturka G513,
słuchaweczki GPro X, cisowianka, Cola Zero, gumy, monitor 360 Hz, portfel, kluczyk do samochodu, maseczka Anonymo, ciastko, kamera na statywie, żeby ładniej wyglądał na flashpoincie i zbliżamy się do gwoździa programu. Tak, witam. Siedzi Janusz, widzę, że inwestuje. Traduje się z Valve, wiesz? Inwestuje. Napisał do mnie Gabel, żebyśmy się potradowali i w Valve mu tam kontrakty podpisuje, było parę rzeczy. Dobra, rozumiem. Chłopak obiecał mi czerwone skinki z kontraktów, więc ulegnę to właśnie. Trochę chyba trzeba się namodzić, żeby takie coś wyszło, czy nie? Słuchaj, damy radę. Dobra, Janusz. No? Robisz kontrakt. Mhm. Powiedz mi, jak to się stało, że zacząłeś grać w CS-a? Nie, żartuję. Powiedz mi, co tutaj masz ciekawego na biureczku? Opowiedz mi, co się znajduje na twoim biurku? Ogólnie zazwyczaj mam syf, bo lubię syfy, jestem syfem. No. Kolki, podkładka, myszka, klawiatura, maska, podpaska. W sumie to tyle chyba, nie? No, a to... Okulary, których nie używam ostatnio. Co za sprzęcik tutaj, ludzi tak widzę. Słuchaj, FK, męski kolor. Pokaż. Bardzo polecam. Żywitka. G640. Tak. Game Zero, tak, bardzo dobre. Alloy FPS? Chyba tak, nie wiem nawet, nie pamiętam nazwy. Ale no HyperX. Tutaj. Zoe Vital. Bez biedy oczywiście. Ale co ty tu mi nagrywasz? No patrzę co tam masz, nie? Mój portfelos? Tutaj masz coś słodkiego ode mnie. Zajebiste, zawsze to biorę, polecam wszystkim. Najlepiej do Rzymu jest. Ja cię tutaj i to tak chłapię. Wciąga ładnie. Dobra, Janusz. No. Bo moi widzowie na pewno tutaj czasem zaglądają na Snacks TV. Mhm. Na pewno większość z nich jest na stałe. Mhm. Ale dla tych, którzy może nie są, bo jeszcze nie odnaleźli tego kanału, powiedz mi coś fajnego. Ja bym taki żarcik powiedzieć, dlaczego używam. Dlaczego taboret ma depresję? Myślę, że wiem, ale powiedz mi czemu. Bo nie ma oparcia. A to widzę, sypie tam coś. Nie dało, te digla. No ładnie, zobacz, ładnie. Możesz w tataku coś... Sklepiemy, oczywiście sklepiemy. Ale ładnie sypie, co? Zobacz jak da teraz. Bardzo pięknie. No i tym się zajmujemy po treningu. Tutaj Janusz kontrakty podpisuje. No, no. Tak jest życie biznesmena, nie? Niektórzy na jakimś Binance siedzą itp., a Janusz kontrakt z samym Valve robi. Chciałem tutaj zrobić wywiad z Myniem, ale nie ma go. Zerknijmy tutaj na co się u niego się dzieje. Zobacz, broker fan. To to nowa nie? Chyba nie. Ale fajny jest ten ustrój. My nie ma tutaj zeszyt. Aż z miłą chęcią zerknę na niego. O kurczę, tam są jakieś tajne rzeczy. Ale nie zapisał zbyt dużo. Nic nie zapisał? I najwspanialszy chłopak tutaj, najmłodszy. Doskonały. W kwiecie wieku. Dobrze się czuje, formę ma niesamowitą, zdrowiutki i cieplutki. Na bardzo wspaniałym krzesełku. Kamilek, tutaj u Janusza opowiedziałeś mi, ale powiedz mi coś szybciutko, tam u ciebie sprzęcie go bierzemy, żeby każdy widz wiedział, co tam Kamilek ma. G3 oczywiście. Logitech firma, nie? Wiadomo. Podkładeczka G840 na całe biurko. Pięknie. Jaturka Razer Huntsman. Piękna. Dobra. No i to tyle, nie? No i sławeczki. A, to każdy taki używa, wiadomo, nie? No. Ale widzę, że monitor coś ubiedził trochę. No monitor jakby nie być 360, no ale no nie wiem, bo... Janusz. Szubek nie ogarnął. No. Zrobimy Janusz jakiego Hellcase'a, Kidropa i my się złożymy tutaj, no, chyba na ten. Bo to nie może tak być. Tutaj oczywiście kola. Kolka. No, miałem powiedzieć, że oczywiście bez cukru i woda, ale jednak z cukrem, bo cukier też jest dobry, jeżeli w dni nieparzyste. Aż dzisiaj jest czwartek, to dzisiaj nie jest dobra. No to wychodzi, o, dlatego dzisiaj jest dobra Kolka Zero, tak jak dziękuję tutaj sobie piję. No jest elegancko, oglądamy sobie tutaj. Don't a weź go tutaj.
pięknie wygląda dzisiaj. Jakąś akcję. No, zobaczymy się. No, patrz, jaki skupiony. Aaa, niezadowolony. No, no. To dobrze było. No, już jest Maszka? No, Macha. On już wie, że Słupy przegrywa. No, nie podała mu się to, co się wydarzyło. Elegancko to już wszystko. A no właśnie. Jeszcze nowe maski Anonymo. Bo wcześniej nie było, a ta Nimo, a zaraz jest. Tak, 10% taniej. Elegancko, ale, dokładnie. Tak, Kocnax, tak. Tutaj bluza, też rozmiar XL. Bardzo klubowe. Jak to już na ten, idzie na osiedle, zawsze się bić. Dawno nie było dobrej bluzy klanowej, Janusz, co? Tak. Ja już nie pamiętam. Ostatni raz to było chyba w 77 Kansas. Jak byłem na koncercie tego... nie pamiętam, Presley chyba miał. Możliwe. Chyba tak. Było, to było wtedy, co tam w tym barze piliśmy jakieś, co to się nazywa? Go-Go? VAT 69, jakaś taka łyżka. Było. 77, coś takiego. Krzyczeli tam, wake me up before you go-go. Tak, to było tak. Ktoś słyszałem właśnie, o to tak, chodzi. Tam coś było w stylu Woman? Nie fajnie. No, coś takiego było. Sherry, Woman. Zobacz tutaj, kolega, jeszcze wafle ryżowe. No, oczywiście. Ekstra cienkie. Paluszki. No, też zdrowe. Właśnie dobrze odżywiać, tak? No, dokładnie. No i tak to tutaj, tak to właśnie wygląda. Masz. Okej, okay, oczywiście musi mieć. Aż nie chcę złapać fokusu, bo bardziej go interesują twoje spodnie sportowe na systemie Nike. O, bieszczadzkie suchary. Co prawda chłop nie pochodzi z Bieszczad, tylko... Ale jest sucharem. No, ale jest sucharem, więc... Ja też w sumie daję ci. Takie rzeczy kombinuję. Pago 3 na full screenie, elegancko. Moment, jak nagrywamy tego vlogasa, jest dniem przed meczem na NIP, jesteśmy po treningu, więc zakładam, że jak go oglądacie, to pewnie już wygraliśmy ten mecz, albo przegraliśmy. Na pewno któraś z tych opcji jest poprawna. Miejmy nadzieję, że go... Wygraliśmy, więc chciałbym się pożegnać, tylko Janusz, chciałbyś powiedzieć jakieś słowo jeszcze do widza. Kocham nas. Kogo? Widzę. Pozdrawiasz Krzychowa? Nie. Nie, już nie gadam. Dobra, to jeszcze tylko jedną rzecz. Kacper, bo jeszcze do ciebie tylko pytanie. Czy pozdrawiasz Krzychowa? On pozdrawia Krzychowa! My też... Co to będzie? Nie przejdzie mi to. Pozdrawiam wszystkich widzów. Oczywiście razem z... Nie mogę tego powiedzieć. Dziękuję wszystkim za tego vlogaska. Miło było. Subujcie Innocent TV i Snacks TV. Bo warto, na pewno tam wspaniałe materiały się pojawią. No i może będzie coś jeszcze fajnego. Trzymcie się, do zobaczenia. Elo. Pięknie. Jednej rzeczy widzom zapomniałem wspomnieć, więc tutaj zarzucimy, że tutaj się tworzy stronka. No i jak ten vlog się pojawia, to ta stronka już funkcjonuje, więc jeśli chcesz widzu zakupić sobie bluzę, a wiem, że dużo chcę, to klikacie tutaj elegancko-innocent-tv.pl, wchodzicie w sklepik, no i chodzi to, tutaj jest elegancka, tutaj wszystkie się rzeczy dzieją. W sklepie na razie widzicie mocno prototyp, ale jak wy dostaniecie już wersję live, to będzie pełna profeska i takie profesjonalne zdjęciówy, więc zapraszam do zakupu, jeśli chcesz, a jeśli nie, to nie zapraszam. Elo.